Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, zawarty w druku nr 316, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. To moment, na który osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny czekały od lat. Asystent osobisty zmienia totalnie wszystko. Daje tej osobie niezależność, podmiotowość, poczucie sprawczości. To też daje takie poczucie, że co by się nie działo w życiu, to ja nie zostanę sama. Nie będę w sytuacji, w której na przykład otworzę oczy i nie będzie miał mi kto pomóc wyjść z łóżka. Do tej pory mieliśmy tylko programy realizowane przez samorządy, tymczasowe i nie wszędzie dostępne. Sytuacja nie tylko niestabilna dla osób z niepełnosprawnościami, ale też uniemożliwiająca powstanie zawodu asystenta. Dzisiaj tych asystentów nie mamy, dlatego że ta usługa jest realizowana przez część gmin w wybrane miesiące w roku, więc nikt nie rzuci swojego zawodu po to, żeby zostać takim asystentem. Projekt prezydencki, choć skierowany do dalszych prac w komisji, po wielu miesiącach od zapowiedzi jest pierwszym konkretnym działaniem w tej sprawie, ale entuzjazm oczekujących na niego osób jest, mówiąc delikatnie, umiarkowany. Projekt prezydencki jest niewystarczający, ja mówię o tym od dawna. Kilka jego zapisów jest niekonwencyjnych. Mowa tutaj o konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 2006 roku, którą Polska ratyfikowała już 12 lat temu. A zarzutów jest kilka. Po pierwsze, projekt obejmuje asystencją osoby powyżej 18 roku życia, a wyklucza dzieci i młodzież. Wyobraźmy sobie 15-latkę, który zaczyna dojrzewać. Jest zapraszany na urodziny, jest jakiś mecz. Kto w ogóle zaprosi taką osobę z mamą? Te osoby są zamykane w domach. Pogłębia się jakby ich wykluczenie społeczne, no bo nie mają znajomych. Inną kwestią jest możliwość samodzielnego wyboru asystenta, której projekt prezydencki nie zapewnia. Jeśli powiedzielibyśmy dzisiaj wszystkim posłom, nawet panu prezydentowi, że asystentka do niego spływa i on nie ma możliwości jakby przejrzenia kandydata i wyboru, z kim będzie spędzał często wiele godzin dziennie, kto będzie z nim w jego domu, często również w nocy, to wydawałoby nam się to niewyobrażalne. A ta ustawa o tym mówi. Wątpliwości stwarza też profil asystenta. Wśród kandydatów na asystentów nie są wykreśleni członkowie najbliższej rodziny. To jakby cały sens asystencji się wyklucza przez to, bo chodzi o tą niezależność. I ostatnie, być może najważniejsze. Artykuł 20 projektu prezydenckiego, który moim zdaniem dyskwalifikuje ten projekt całkowicie. Mówi wprost, że w momencie, kiedy samorząd nie będzie w stanie zrealizować usługi, to będzie mógł, już powiem kolokwialnie, wywinąć się ze spełnienia tego obowiązku. No, jeśli mamy mówić o systemowym rozwiązaniu, to samorząd jako ta ostatnia instancja powinien tą usługę gwarantować. Duże nadzieje osoby z niepełnosprawnościami wiążą z projektem rządowym, który miałby spełniać wszystkie ich oczekiwania. Niestety ugrzązł w Ministerstwie Finansów. Prowadzimy rozmowy wciąż z Radą Ministrów, z panem ministrem Domańskim, żeby znaleźć odpowiednie fundusze na realizację tego zobowiązania przecież koalicyjnego. Problemem więc jak zwykle są pieniądze. Ciągle słyszymy o tym, że nie ma na to pieniędzy. Ja już to słyszę, ten argument od 20 lat. W Polsce sprzedaje się codziennie 16 milionów butelek i puszek piwa. Dołożenie 50 groszy, a złotówki do każdej z tych butelek. Tylko ten jeden ruch spowodowałby, że osoby z niepełnosprawnością uzyskałyby pomoc, której im właściwie gwarantuje konwencja. Osoby z niepełnosprawnością podkreślają jedno, żeby asystencji nie postrzegać jako koszt, ale inwestycje, bo umożliwienie im i ich rodzinom funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy to zastrzyk kapitału, który może być nie do ocenienia. Zuzanna Bieńkowska, TVN24.